Cześć, z tej strony Legohero Polska i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam paczkę, którą zamówiłem sobie na Black Friday. Tak, wiem, że jest styczeń, bo trochę długo szła, ponieważ aż ze Stanów. A jest to paczka z AV Features. Co to jest to AV Features, dowiecie się za chwilę. A więc zapraszam Was do oglądania. Cześć, to jeszcze ja, Legohero Polska, i chciałbym Was zachęcić, jeśli oczywiście moje filmy Wam się podobają, do zostawiania subskrypcji z dzwonkiem, wtedy nie przegapicie żadnego filmu, oraz też do zostawienia łapki w górę, komentowania, możecie napisać, jeśli coś źle powiedziałem w danym filmie, czy jeśli chcecie podzielić się jakąś informacją. Możecie też podatkowy content oraz fajne zdjęcia, minifigurek wpaść na mojego Instagrama, również zostawić obserwacje, jeśli będą Wam się oczywiście moje zdjęcia podobały. A więc już przejdźmy do filmiku. No dobra, obciąłem już taśmę. No i można otwierać. Większość z paczki to wypełnia. No i dobra, paczkę odkładam na bok. No i co zamówiłem? Strona AV Features drukuje takie specjalne decalsy, znaczy na specjalnym papierze. W takiej kalkomanii, nazywa się Water Slide Decals. Zamówiłem sobie decalsy do Kapitana Rexa, do Fivesa, do Jessiego, do Kicksa i do Hardcase'a. Oprócz tego zamówiłem sobie jeszcze do Kapitana Rexa Kame oraz Paldron do Arc Troopera Jessiego oraz Kame oraz Paldron i Paldron do Fivesa. No i oprócz tego zamówiłem sobie jeszcze kilka akcesoriów. No i są tu tak, pistolety DC-17. Jeszcze pokażę Wam, jak to mniej więcej na minifigurce się prezentuje. Dwie sztuki. Kabury z pistoletami. Trochę są małe i spodziewałem się, że będą większe. I minigun. Minigun Z6, czyli broń klonów Republiki. No i można mu wręczyć tego minigana. I tak to się prezentuje. Nawet fajnie wygląda. I to wszystko, co zamówiłem. Podsumowując, to całe moje zamówienie. No i teraz szykuję figurki, żeby, no tak, zrobić je na decalsach. Mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie. Ja oczywiście zrobię filmik z efektem końcowym. Też jeśli chcecie zobaczyć szybciej efekt końcowy tych figurek, możecie też wpaść na mojego Instagrama, ponieważ tam pewnie to wrzucę do relacji. No i co? Jak wrzucę jeszcze to z efektem końcowym, możecie sami zastanowić się, czy warto jest zapłacić za coś takiego, czy jednak raczej nie warto się z tym bawić. To chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka i na razie.